Instytut Pamięci Narodowej wydał pierwszy numer czasopisma naukowego poświęconego relacjom polsko-żydowskim w XX wieku. W periodyku ukażą się teksty dotyczące m.in. tzw. legalizacji dokumentów dla ukrywających się Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Polish Jewish Studies to nowe czasopismo wydane przez Instytut Pamięci Narodowej. W całości koncentruje się na stosunkach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Poruszamy tutaj właśnie przede wszystkim sprawę dotyczącą II wojny światowej, ale w kolejnych numerach, numer drugi już jest w zasadzie po recenzjach, będziemy także poruszać kwestie dotyczące dwudziestolecia międzywojennego czy okresu zniewolenia komunistycznego. Mówi wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma. Celem czasopisma jest zapoznanie czytelników z działaniami na rzecz zachowania pamięci o Żydach polskich. Polish Jewish Studies ma być forum wymiany myśli naukowej dla wszystkich badaczy. To miejsce dla różnych środowisk na dyskusję naukową opartą na rzetelności i na faktach, mówi redaktor naczelny czasopisma profesor Grzegorz Berendt. Tematy związane z uzyskiwaniem tak zwanej aryjskiej tożsamości, czarejskich dokumentów w okresie okupacji niemieckiej. Też trudny temat zaangażowania funkcjonariuszy Policji Granatowej w niemieckie działania wymierzone w ludność żydowską. Czasopismo wydane jest zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Dzięki temu periodyk mogą czytać ludzie za granicą. Przedstawia te historie, które są niekiedy albo słabe znane w świecie, albo przedstawione w fałszywy sposób. Pismo zostało podzielone na trzy działy: studia, kronika i recenzje polemiki. Przygotowane było według najnowszych standardów naukowych, mówi zastępca redaktora naczelnego czasopisma dr Tomasz Domański. Jest to czasopismo w formule tak zwanego double blind review, czyli podwójnego recenzowania. Kiedy recenzent nie zna autora tekstu, nie wie, kto go napisał, to oczywiście podnosi wartość takiej recenzji wewnętrznej. Unikalnym pomnikiem ku czci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej jest również toruńska kaplica pamięci, znajdująca się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Trzeba, podobnie jak w Toruniu, przypominać te działania, te bohaterskie postawy, które polegały na ryzykowaniu własnego życia, życia rodziny, aby pomagać bliźniemu. Czasopismo w formie elektronicznej jest również dostępne na stronie internetowej IPN-u.